Siemanko, z tej strony Alas, i witam was w odcinku z nowej serii Wojna Europejska 4 Napoleon. Bez przedłużania, zaczynajmy. Wchodzimy w kampanię i mamy dwie dostępne. Koalicja i Imperialny Orzeł. Więc wejdziemy sobie w kampanię Francuzów i zobaczmy. I Siege of Toulon. Uderzenie Toulon. Więc zobaczmy. Ja to nie będę tłumaczył, bo mi się nie chce. Żeby to poszło sprawniej. Dobra. Czyli pewnie to Bordeaux. To znaczy, że musimy utrzymać Bordeaux. Nie możemy tego stracić, jeśli chcemy wygrać, to musi to być naszym posiadaniem. Tak samo na przykład jest coś na generale. To na przykład na tym by było. To musielibyśmy go po prostu zniszczyć. Właśnie. Ogólnie ile możemy ulepszyć był miasto, na przykład to. Które wam teraz zademonstruję. O. To. Po prostu z tym są różne takie śmieszne rzeczy. I tak. Imperialny orzeł ma taką tutaj ikonkę na niebiesko. I wojska Francji i innych jej sprzymierzeńców. A wojska koalicji antyfrancuskiej taki czerwony znaczek. I jeszcze coś? No nie. A, i właśnie, rekrutowanie. Po pierwsze, aż możemy wybrać liczbę oddziałów. Im więcej oddziałów, tym więcej życia i tym więcej używają jedzenia. I tam. I też są takie jednostki, które są zablokowane. No, więc z grubsza wiecie, co to jest. Zaczynamy. Też... Jak pojawi się jeszcze jedna nowa seria. Tylko nie wiem kiedy. Możliwe, że już... Dzisiaj, niekiedy to będzie, to jest poniedziałek, no bo to nagrywam w niedzielę. Może i we wtorek, nie wiem. Możliwe, że we wtorek. Więc dobra, bez żadnego przedłużania, zaczynajmy. Też ciekawą rzeczą tutaj jest mechanika. Powiem wam to może z rozgrywki. Bo na przykład, warto już stawiać różne budynki. Patrzcie, na przykład, o, chcę spróbować. Mur. Często są zupełnie defensywa i bunkier. Nie wiem, kto to nazywali, ale dobra. Więc... Dobra, się do samej gry. Sama gra będzie ciekawa, myślę. To będzie dosyć szybko. To jest pierwsza misja, wiadomo, luz. Tylko, że są dwa haczyki. Mniej więcej wiem, jak to będzie wyglądało, bo fotograf. A na innym
kącie i kompletnie po prostu będę zaczynał od zera, okej? I będę jak każdy gracz, który zaczyna po prostu przed sobą gierkę, myślę, o fajnie, będzie łatwo. Potem się okazuje, że nagle jest taki hard strike, że po prostu że się smutno robi. Smutno się robi. Bardzo. No co jeszcze tutaj jeszcze, dobra. Nie chcę was zanudzać, zatem. Tylko tak jest, że najpierw musisz zniszczyć, musisz przemieścić. No i wiadomo, jak to było w tamtych dawnych złotych czasach. Że w ogóle nie było dróg, tak jest, bo to były wiadomo czasy Napoleona. I albo tych dróg nie było, albo były one w takim stanie, że to było pomstę do nieba. Kurczę, sorry, że tak się mało odzywam, jednak nie wiem, czy zobaczyć, że coś tylko bardziej słyszeć tą pierwszą misję, żeby nikogo tutaj nie zanudzać. Pewnie większość już czekała na jakąś rozgrywkę albo coś. No to i cały czas marł o czymś. Nie wiadomo. O, wygrał. Super, jej. I ogólnie to jest też system dowód, na przykład kupowania. Chcę kupić takie buty i wspomagają, przyspieszają poruszanie się piechoty. Są też, o, oto teraz generałowie do kupienia. To jest też w Polsce. To co pamiętam jest ich... Chwila, jest ich pięciu? Już pamiętam, nie wiem. Teraz, ale są jeszcze... No, tutoriale. Ogólnie samouczki wyglądają tak. O. Musisz się gdzieś poruszyć. Musisz... Już wam to mówiłem. I... O. Kupić. Przemieścić się. Strzelić. Pójść tu. I właśnie można też cofać. No. I właśnie opakować. Budować forty. Można właśnie... A, żeby poświęcać się pomorzu, bo potrzebne są właśnie takie statki za 40 zł. Można dawać twórców, nie mam ich, trudno. I mogę... Czyli teraz... chciałem ten bardziej zaawansowany tutorial. I tak. No po prostu go zrobimy i tyle. Właśnie tutaj można właśnie leżeć czymś takim im. Ogólnie wino jest na morale. Jest na morale i na jakby zorientowanie. To są apteczki, wiadomo, co na życie. Dobra.
I to jest... właśnie ma gorsze morale. To, co mówiłem. Jeśli można to zwiększyć finem. O, myk. Kawaleria. Może tak samo atakować panowie, jak zabije jednego. Można tutaj handlować. Pięknie, jedzenie kupione. No. Więc... to jest taki wstęp bardziej do gry właśnie Wojna Europejska 4 Napoleon. Jak chcecie to, no tam kliknijcie ten czerwony przycisk subskrybuj, łapkę w górę i może jeszcze dzwonek, z tego nie ma na ławce. Więc na razie, cześć!